Hej, czy witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Europę Universalis 4. Jest to już odcinek 5. Jak wiecie, w pierwszych dwóch odcinkach dokonaliśmy bardzo szybkiej, bardzo sprawnej i bardzo dużej ekspansji. Niestety w odcinkach 3 i 4, no, na początku trzeciego odcinka był genialny plan z wasalizowaniem Złotej Ordy i następnie z wasalizowaniem Kazaniu. Natomiast niestety plany te troszeczkę się pokomplikowały i w tym momencie mamy rok 1493 i mamy tych prowincji za mało, dlatego musimy dokonać w jakiś sposób ekspansji. Musimy znaleźć teraz szybko jakiegoś chłopca do bicia. Niestety nie mamy tutaj żadnego klejma na nogę i nie jesteśmy w stanie go zrobić bodajże. Tak, dobra, Złota Orda, czy ty masz może jakiś klejm na Krym? Cholipka, no nie, może Genua... Na nic nie jestem w stanie w tym momencie wyjechać, jak widzę. Polska by tutaj odpowiedziała, poradzilibyśmy sobie, generalnie zajęlibyśmy tą Genuę. Całkiem dobrze, że Genua chyba już nie jest w Holy Roman Empire, ponieważ, no, tak jakby imperator nie chce wchodzić w tę wojnę. Czekajcie, tak, Austria jest imperatorem. Nawiasem mówiąc, jak tutaj też wygląda nasza sprawa z relacjami? Naszymi rywalami są Szwecja i Ottomani, prawda? I kto jeszcze? Szwecja i Ottomani, no właśnie. Problem jest taki, że my w tym momencie, w którym opanujemy już tutaj cały ten teren, będziemy musieli wchodzić w Polskę i Litwę, która jest naszym jedynym w tym momencie sojusznikiem. No bardzo mi się nie podoba ten pomysł. Musimy sobie w takim razie zabrać jakichś innych sojuszników. Wyślemy sobie naszego dyplomatę do Austrii i musimy wymyśleć coś z tymi podbojami. Kiedy was będę mógł tutaj anektować? Powiedzcie mi, proszę. Przyspieszmy trochę teraz na piątkę. O, bizantyjscy uchodźcy. Czy przyjmować uchodźców, czy nie przyjmować? Nie, no to jest tak naprawdę event bierz wszystko albo nic. Dostajemy na 25 lat zmniejszony koszt technologii. Oczywiście, że bierzemy, przyjmujemy was. A to czekajcie, to bizantyjscy uchodźcy, czy oni przypadkiem nie idą najpierw do Kastylii i tak dalej, dopiero jeśli tam zostaną odrzuceni, to przychodzą do Moskwy? Więc trochę zastanawiające. Nie, Europa... Co się wydarzyło? Aragon zabrał prowincję Francji? O kurde, ej, czekajcie, to jeśli Francja została ściśnięta w Europie Zachodniej, a prawdę mówiąc przez Austrię i tak dalej może zostać, no to mielibyśmy bardzo ciekawy rozkład sił, bo to jest generalnie coś, co zdarza się rzadko. Potrzebujemy z was wciągnąć tą Złotą Ordę. W tym momencie jestem już w stanie w miarę dobrze was nawracać, tak? Nie grałem tutaj jakiś czas, dlatego niestety nie za bardzo to wszystko pamiętam. Nie pamiętam, co się działo dokładnie w ostatnich odcinkach. No, zwiększymy, boże, ten autorytet naszego patriarchatu, to powinno pójść zdecydowanie lepiej. Kasimow... Jeszcze nie. Dobra, lecimy po tych, które najszybciej możemy, wiecie, nawrócić. Trochę się zastanawiam, czy tutaj zachodnich kresów mojego państwa nie ściąć tutaj autonomii. Chociaż w gruncie rzeczy na poziomie 40... Ona tam zaczynała na poziomie 60. Niech to sobie spada. O, herezja, dobra. W Jarosławiu religia zmieniła mi się na katolicką. I teraz nie będę w stanie ich tam nawracać z powodu tego, jak to się nazywa, Zila, prawda? A nie, jednak jestem w stanie, dobra. A to luz. Bałem się, że będzie mi Religious Zeal, czyli minus 100% Missionary Strength na ileś tam lat. Dobra, chociaż może wy zrobiliście klej... No, idioci, czemu na nic klejmów nie mamy? Co ja jestem w stanie podbijać? Kazań. Kazań ma klejmy na mnie, Złota Orda ma klejmy na Kazań. Livonia Norder ma klejmy na Szwecję. Psków ma klejmy na Litwę. Wszystko, dokładnie, na wszystko dookoła, tylko nie na to, co chcę podbijać. Nie mam żadnych klejmów na Genuę, Krym, ani na tutaj Rygę. Jeszcze jakiś klejm może by na Gdańsk na przykład, to jeszcze bym może poszedł po to. Ajajajaj, dobra, jak to wygląda sprawa z Austrią? Austria będzie mnie lubić. Ale wcześniej wypadałoby się pozbyć któregoś z wasali. O, dobra, Złota Orda. Pożeramy was. Jaka tu będzie prędkość? Niewielka. Skończylibyśmy... Co? 1609 rok. Nie, no dobra, trzeba to przyspieszyć w takim razie. Diplomatic Reputation. Dopóki mi nie zejdzie Annexed
Czekajcie, annexed subject to raczej tego nie zrobimy, ale to zejdzie za 2 lata. Też nie ma co martwić. Możemy jeszcze wziąć influence ideas i to może być też dobry pomysł. Foreign contacts. Nie, nie warto. Yearly prestige to akurat brzmi dosyć dobrze. Okej. Tylko. O, czekajcie, tutaj dostaniemy jeszcze tą. Land Force Limit Modifiers. Dobrze, to mi się przyda zdecydowanie. W takim razie bierzemy. Natomiast dalej chyba będziemy brać jednak Boże, technologie. Następne poziomy technologiczne. Nie, nie warto, bo dostanę plus technology cost. Stability cost modifier. W gruncie rzeczy całkiem niezłe modyfikatory ma ten Orthodox Fate. Cały czas lecimy na tej piątce. Dobra, wzlot pretendenta. Czekajcie, czy mamy Regency Council? Nie. Iwan IV Rurykowicz doszedł do władzy. 5-3-2, bardzo dobry król. Andrei 6-4-1. Mój Boże, oni wszyscy mają tak przerąbanie dużo w tym administrative. W gruncie rzeczy wypada mi się cieszyć, bo akurat z administrative jestem do tyłu, a z military jestem ahead of time. O, dobrze mam zrobiony focus. Ale dobra, gdzie wy chcecie powstać? W Permie. Gdzie jest Perm? Wyślijmy was tutaj, tak. Weźmy sobie jakieś dowódcę. A powiedzcie mi, mój następca jest w jakim wieku? Royal Marriage z Polski. No okej. 4 lat. No to jeszcze go nie zabijamy. Jeszcze nie robimy naszego obecnego króla na władcę, na dowódcę regimentu. Okej. Roztrzaskaliśmy wojska naszego pretendenta. Złota Orda. Co? Okej, dobra. Chyba Kazeń nam ich dobił. Boże, nie przyjrzałem się chyba, a prawdopodobnie była taka kwestia, że my ich pokonaliśmy, ale nie zeskuszowaliśmy. Ajajajajaj. Co? Czemu mamy Diplomatic Rep minus 2? Deep Reputation. Dobra, za chwilę nam to zajdzie i zobaczymy, jakim tempie będziemy ich anektować. Kirkazy, mój Boże. Jak ja tego nienawidzę. Jak ja nienawidzę Increased Core Creation Cost. Tutaj to wszystko. Mój Boże. Czekajcie, czy Krym ma jakieś takie. Nie. Skąd tutaj się wzięły te. Tutaj tego już nie ma, na przykład. Madżar. Kirkazja to wszystko kontrolowała. O ja pierdziule. Nie, to był błąd powiększać Złotą Ordę w takim stopniu. Dobra, skończy się anektować do 35 roku. Wprowadzone zostały reformy w Holy Roman Empire, a to jest dopiero pierwsza reforma. Ciekawe, została wprowadzona przez Czechów, a nie przez Austriaków. Tak poza tym nie dzieje się tam nic ciekawego. Mój Boże, tutaj też się nie dzieje nic ciekawego. Możemy teraz tylko siedzieć i anektować tych wasali. Mam ochotę przerwać po prostu wasalat z Kazaniem albo ze Złotą Ordą i ją podbić. Nie, ze Złotą Ordą to już chyba nie ma sensu. Jak już ją anektuję. Na którym poziomie jest kolejny? Na 7. Poszedłbym może po Influence Ideas? Mikrofon Vassals. Diplomatic Annexation Cost. No to są generalnie dosyć przydatne rzeczy. Tak, chyba pójdę sobie po Influence Ideas. One są takie dosyć uniwersalne. Chcę to kończyć. Nie ma sensu. Ortodoksyjni zeloci. Czemu wybuchnęli ortodoksyjni zeloci w prowincji prawosławnej? Nie, to jest akurat co najmniej dziwne. A, dobra, poczekajmy. Kurde. Kostroma, gdzie jest Kostroma? W Kostromie kiedyś robiłem wojska, czy to jest tutaj? Przydzielmy generała.
Poczekajmy. Nasi żołnierze tam dojdą. Okej, pięknie. Wbili się w nas. Dobra, squish. Squish. Co ciekawe, Litwa nas lubi. Poczekajmy sobie z tym. Przynajmniej aż wejdziemy na maksymalną ilość tych punktów. Boże, zupełnie się nie zastanowiłem nad tym, co zrobiłem. Bez sensu wziąłem pieniądze. Kurde no. Potrzebuję tych influence ideas, ale z drugiej strony potrzebuję też jakichś idei militarnych. To bez przesady. Już to będzie druga grupa ideowa i ona nie będzie militarna. Zacznę odpadać pod względem wojska. Ale wiatr wieje na dworze. Nie, a, może to być słychać, bo mam otwarte okno. Czekajcie sekundę. Dobrze. Czy generalnie jesteśmy jedynym prawosławnym krajem na świecie? Nie, jest jeszcze Wołoszczyzna. Ale to wszystko, bo tutaj widzę, że Bośnia nawet została nawrócona na religię katolicką. No, w momencie, kiedy padnie Wołoszczyzna... Mołdawia jest katolicka, ciekawe. To chyba Polska ją zmusiła do tego. W momencie, kiedy padnie Wołoszczyzna, będę mógł w każdej chwili wziąć sobie... może... obrońcę wiary. Teodoro. Związane ręce. Zróbcie jakieś klejmy na nogę czy coś. Bądźcie użytecznymi wesalami. Nie dość, że anektują się bardzo powoli, to jeszcze nie robią żadnych klejmów. God damn it. Nie no, bardzo źle, że Kirkazja zblobowała na tym tutaj Kaukazie. Niestety przez to będę naprawdę powoli tą złotą ordę anektował. Development. Kazań to jest duże miasto, jak widzę. Nawrócenie go nie będzie proste. Dobra, zmniejszmy tutaj w ten sposób revolt risk. A nawet jeżeli ten bunt wybuchnie, to prawdopodobnie zostanie przeze mnie stłumiony automatycznie. Pretendenci Złotej Ordy. No, Złota Orda będzie wybuchać, mamy okres pokoju. Jeśli nie chcecie wybuchać, no to róbcie jakieś klejmy, pójdziemy na wojnę. Chcę na wojnę, dobra. Nie będziemy powstrzymywać... smugglers, jak to się tłumaczy na polski. To są przemytnicy. Nie będziemy powstrzymywać przemytników, ponieważ... nie stać nas na utracenie punktu, jak to się nazywa, stabilności. Royal Marriage. Mam za dużo tych relacji, ale będę potrzebował sojuszu z Austrią prędzej czy później. Okej, bierzemy sobie dalej autorytet. Kazańscy separatyści. Oczywiście, to musiało prędzej czy później się pojawić. A to jest dobry pomysł. Bo ich generalnie dużo szybciej teraz będę w stanie zaanektować. Tak, do 15 roku. Później mi wejdzie Annexed Subject, co będzie oznaczać, że prawdopodobnie zatrzyma się aneksja Złotej Ordy. No ale w gruncie rzeczy jakoś mnie to nie boli. Nie, nie chcę. Może zmieni... A, dobra, czekajcie, musimy już użyć teraz military. A dobra, przynajmniej wcześniej było 50%, teraz mieliśmy 20% tylko więcej. To czekajcie, zrobimy jeszcze taki zabieg, przerzucimy sobie fokus na dyplomatyczny. Poczekamy sobie jeszcze na siódmą administracyjną technologię. I weźmiemy kolejną grupę ideową, tym razem Influence Ideas. No i to generalnie dosyć usprawni mi aneksję tej Złotej Ordy. Strasznie się zaryłem z tą Złotą Ordą. Rzadko podbijam z wasalami, muszę się przyznać. Dobra, Pike Infantry. Witebsk. Czekajcie, co? Kazani. Kazańscy Pretender Rebels. No wszystko przez to, że mają zbyt długi okres pokoju. Przez to wydaje się, że ich hanowie są słabi, a tak naprawdę to jest moja wina. Dobra, reformy w armii. Powiedzmy, że do każdego w tym momencie przydzielę 6 dział.
I zobaczymy, ile będę miał wtedy na force limicie. Chyba będę mógł jeszcze w stanie być w... Jeszcze powinienem być w stanie wyprodukować jeden pułk. O, kiepska dyscyplina na 10 lat. Albo manpower. No, teraz mamy bardzo mało tego manpowera. Ale to jednak... Dyscyplina jest bardzo ważna w tej grze, naprawdę. 5 punktów dyscypliny, no to jest naprawdę... Na wojnie ma bardzo, bardzo, bardzo duże znaczenie. Polsko, co ty robisz? Mój Boże, Polska ma prawie taką armię jak ja. Doskonale. Allos Noble Republic. No niestety nie przejdziemy tak łatwo na Republikę, jak mi się wydawało. Ach, nie cierpię grać na piątce, ale no, nie będę takich nudnych rzeczy robił na czwórce, naprawdę. Czekajcie, sprawdzę, jeden odcinek trwa 16 minut. Dobra, niech jeszcze będzie. Ach, no niestety, akcja zawsze musi zwolnić. Co się stało? Radar... O nie! Taki fajny król mi zginął. Rada Regencyjna 113. Ale dobra, przynajmniej następny będzie bardzo dobrym administratorem i dyplomatą. Żeby mi tylko nie umarł. A z tego, co mi się wydawało, to mój poprzedni wielki książę, wielki kniaź był raczej młody. Dlaczego zginął? Tutaj mam autonomię i dlatego wolniej się jednostki rekrutują. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że z tą Gotlandią nie zdążyłem przed Szwedami. No, Szwedzi już generalnie zajęli całą Skandynawię. No to teraz mają jedną drogę rozwoju. Z kim oni mają sojusz? Szkocją i Brandenburgią. Stabilność. A teraz musimy ją niestety podbić. Okej, Kasimow został nawrócony przeze mnie. Tak, Korele sobie nawrócimy szybko. Tu pójdzie całkiem sprawnie, bo to są tylko heretycy, to nie są muzułmanie. Okej, dobra. Udało nam się nawet bez jakiegoś wielkiego autorytetu patriarchatu nawrócić. Co się stało? Czekajcie. Złota Orda. O kurde. Złota Orda nie poradziła sobie z buntem. U nas niedługo powstaną. No, wybuchnie powstanie kazańskie. A właśnie, jak tam inkorporacja Kazaniu. No, cały czas w roku 16 zostanie ona ukończona. 1516. No, no wtedy będziemy mogli przynajmniej zajmować ten Nogaj cholerny. Czy przez Nogę jesteśmy jakoś w stanie pójść na Krym? No, zdecydowanie nie. Szirwan tutaj wiem, że też generalnie ma zwiększone koszty korowania. Tak, dokładnie. A całkiem dobrze, że ten Szirwan tam powstaje i blobuje. Niech zajmie mi tutaj wszystkie te prowincje i po prostu tutaj będzie nasza granica. Turcy będą mieli mały problem, żeby to podbić i skorować. W każdym razie nie będzie ich to opłacało tak, jak normalnie by się to opłacało. O, Turcy widzę tutaj generalnie dosyć wielkim blobem zaczynają już powoli być. O, Diplomatic Reputation. Szkoda tylko, że nie plus 3. Chociaż nie wiem, czy w tej wersji jest. Andrzej Rurykowicz wszedł tu na tron. Następny król to będzie Iwan 145. Nie jest tak źle. Czekajcie. Moje pułki teraz chyba są za duże, żeby chodzić po tych moich prowincjach. Chyba absolutnie wszyscy będą wymierać. Tutaj jest o jednego konia za dużo. Nie, te prowincje nie są aż tak biedne, jak mi się wydawało. Ksimow. Nawracaj na rosyjską? Nie, Boże, za dużo.
Jeśli bym chciał się bawić w zmienianie kultury tutaj, to powinienem skończyć te Religious Ideas. A chyba tego nie zrobiłem, nie? Czekajcie, jedna powinna być idea jeszcze. Tak, ostatnia. Przeciwko heretykom, to nie potrzebuję. Co to jest? Ach. Nope, nie dostaniecie. Kazan i tak nie będzie rebelius wobec nas. Wielki synod, dobra. Cały czas zbieramy sobie patriarch authority. Czekajcie, pieniążki. Wyszliśmy ponad force limit? Co się stało? Nie, po prostu nas to kosztuje już teraz więcej. A propos force limit, tutaj bym zrobił jeszcze jeden cały oddział. Teraz do 20, tak? Po 8. A nie, czekajcie, czekajcie. Gdzie ja to robiłem? Belozero, dobra. Zabieramy jednego konia, dajemy jeszcze jednego pike infantry. I niech tak będzie. Mogę zmniejszyć ko. Boże, mogę zmniejszyć nakłady na wojsko, ale zrobimy to dopiero w momencie, kiedy już skończy mi się powstanie kazańskie. Swoją drogą to mogę po prostu wycofać żołnierzy. I w ten sposób będziemy mieli większy unrest w Kazaniu. A jakby tak? No ja, to za 30 lat, nie warto. Co tu jest? Sybir. A, szkoda, że nie mam sąsiedztwa z Sybirem. Hanat sybirski, syberyjski. Oh. No, wszyscy wasale mnie nie lubią. Okej, nie, bo strasznie, strasznie wyszedłem. Dlaczego mnie to tyle wszystko kosztuje? Inaczej, no dobra, rozumiem, że mnie to wszystko kosztuje, ale dlaczego jestem tak bardzo do tyłu? Dlaczego mam taki wielki debet? Dlaczego tak mało produkuje mój kraj? On jest duży i bogaty, wbrew pozorom. Ach, wszystko przez autonomię, co? Dobra, skoro mamy okres pokoju, to robimy YOLO. Jak mi kraj przy tym nie pierdolnie, to będzie ciekawie, ale dobra. Następny odcinek też jeszcze będzie generalnie pod tym względem dosyć nudny, że się nie będzie wiele działo. Sobie teraz zobaczmy. O, dobra. Bunty? A to w Kazaniu. Okej, dobra, zbieramy punkty. I lecimy z tym. Okej, czekajcie, jak to wygląda jeszcze kwestia z pieniędzmi teraz? No, dochód troszeczkę się poprawił. Chyba dostaję teraz 2 dukaty całe więcej. No nie, to mi się średnio opłaca. O, będę miał zmniejszone koszty zmiany kultury, co mi się nałoży jeszcze z Religious Ideas skończonymi. No, będę miał 50% kosztu zmiany kultury. W sumie Rosja. Ma to sens. Teraz tylko czekać, aż mi się naładują bunty. Ale przynajmniej Rosja będzie dzięki temu bardziej scentralizowana. Ale to już jest 25. minuta odcinka. Dlatego myślę, że już czas przestać. Do inkorporacji Kazaniu pozostały nam zaledwie 3 lata. Całkiem dobrze. Wtedy, w tym momencie skończy się nam też tak jakby wcielanie Złotej Ordy, bo będziemy mieli prawdopodobnie 0, ewentualnie 1, więc to będzie trwało 500 lat. Ale to zejdzie, natomiast już niedługo będziemy mieli Influence Ideas, dzięki którym pójdzie to sprawniej, a my w międzyczasie będziemy mogli zająć się blobowaniem na nogę. No to co? Mam nadzieję, że odcinek nam się spodobał, mimo że był straszliwie nudny. W następnym postaramy się zrobić troszeczkę żywszą akcję, między innymi dlatego zrobiłem ten szalony ruch ze zmniejszeniem autonomii. Tymczasem musimy się pożegnać, więc do usłyszenia już w następnym odcinku jutro. Pa, pa.